Przy Kłodzkim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przyznawaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja trzecia PGR. W konferencji udział wzięli burmistrz Kłodzka Michał Piszko, prezydent Wałbrzycha Roman Szołomej, poseł na Sejm Tomasz Simoniak oraz Adam Jaśnikowski ze Śnieżnickiego Klubu Biznesu. W piątek 15 lipca bieżącego roku w gminie Nowa Ruda przyznane zostały promesy samorządom gminnym w ramach rządowego programu, a beneficjentem było miasto Kłodzko z ubogą, ale jednak promesą w wysokości 47 500 zł. Jednak później okazało się, że znikoma dotacja nie trafiła do gminy, a w oficjalnych wynikach naboru Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek został odrzucony. Oficjalnie uzyskaliśmy informacje ze stron, z profili społecznościowych pana ministra Dworczyka, jak i również pana posła Gwoździa, że gmina miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie. Na tę okoliczność pokazuję państwu również taki czek, który był przygotowany dla gminy miejskiej Kłodzko. Był on sygnowany faksymilą pana prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Na tę okoliczność tu są wydruki ze wzmiankami dotyczącymi gminy miejskiej Kłodzko ze strony pana ministra Dworczyka z fanpage'a, jak i również ze strony pana posła Gwoździa. Będąc usatysfakcjonowany i ciesząc się tą informacją, wszedłem na aplikację Polski Ład, czyli tak zwany generator tych wniosków aplikacyjnych, i ze zdziwieniem ogromnym ujrzałem informację, że nasz wniosek został odrzucony. Ja bym chciał się zapytać z tego miejsca i poprosić państwa, abyście też zapytali pana ministra Dworczyka, jak również posła Gwoździa o to, jak to jest. Dlaczego oni na swoich oficjalnych portalach społecznościowych, spotkaniach z samorządowcami informują, że dana gmina otrzymała dofinansowanie, a aplikacja przygotowana przez BGK i Polski Ład mówi o tym, że tego dofinansowania nie otrzymaliśmy. Chciałbym poprosić o zadanie tych pytań, dlaczego tak się stało i czy mają odpowiedź prawidłową, dobrą, a przede wszystkim prawdziwą, dlaczego gmina miejska Kłodzko oficjalnie, ostatecznie tego dofinansowania nie otrzymała. Tu jeśli chodzi o miasto Kłodzko, no to ja ubolewam, bo rzeczywiście sytuacja jest specyficzna. Wynika ona z zaniechań samorządu. Najpierw w drugiej edycji mieliśmy 3 wnioski złożone wadliwie, złożone bez 2 zer, w związku z czym zamiast blisko 40 milionów złotych zostało przyznanych tam 350 tysięcy złotych, no ale to wynika z tego, że beneficjent wnioskował określone kwoty i w ramach tych 3 wniosków otrzymał te kwoty, o które wnioskował. Teraz jeśli chodzi o tą sytuację w tej edycji popegierowskiej, dla gmin popegierowskich, samorząd ponownie złożył wniosek. Z tych informacji, które ja otrzymałem na wstępie z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponownie bez 2 zer, czyli zamiast 4 750 000, tam było 47,5 tysiąca złotych i według tych wstępnych informacji otrzymaliśmy informację, że ta kwota zostanie przyznana. Natomiast później wiem, że już bezpośrednio komisja przy premierze zadecydowała, ze względu na to, że za tą kwotę nie można zrealizować tej inwestycji, żeby jednak tej kwoty nie przyznawać. Wiem, że bardzo często mówi się o tym, że czy można było, i takie zarzuty też gdzieś padały, czy można było tą kwotę edytować, zmienić. Po pierwsze, ten generator dotyczący wniosków jest bardzo prosty. Tam są cztery pola, które można edytować. Po drugie, w ramach trzeciej edycji tych gmin popegierowskich termin na składanie wniosków to termin od 28 grudnia 2021 roku, czyli jeszcze poprzedniego roku, aż do 11 marca 2022 roku, czyli każdy samorząd, wpisując tą wnioskowaną kwotę, mógł jeszcze edytować, mógł zmienić tą kwotę, mógł ją sprawdzić, tak żeby ten wniosek został należycie złożony. Ubolewam nad tym, że zarówno w tej drugiej, jak i w trzeciej edycji mieszkańcy miasta Kłodzka stracili tę inwestycję przez zaniechanie samorządu. Oczywiście, że ta kwota nie jest jakaś porażająca, ale tutaj chodzi o zasadę. Jeżeli minister konstytucyjny, poseł na Sejm RP przywozi czeki i podaje informacje na oficjalnych swoich stronach internetowych, że takie dofinansowanie gmina, nieważne czy 40, czy 50, czy 100, czy 1 000 000 złotych otrzymała, chodzi o zasadę. Jeżeli ja czytam u posła i u ministra Dworczyka, że takie dofinansowanie otrzymaliśmy, no to jestem święcie przekonany, że takie dofinansowanie otrzymujemy. Wchodząc na aplikację, tak jak wcześniej pokazałem BGK, jesteśmy odrzucani. To pokazuje brak transparentności, czystych, przejrzystych zasad podziału tych środków. I w ramach też i tego rozdania PGR-owskiego, czyli Polskiego Ładu, też informowaliśmy o tym BGK dokładnie 30 maja tego roku, o tym, że aplikacja, która
obsługuje te wnioski, po prostu niepoprawnie działała. I takich przykładów mamy więcej na terenie Polski. Chociażby w województwie dolnośląskim mamy gminę Marciszów, która aplikowała o środki na remont mostu na rzece Bóbr, otrzymała kwotę 6 025 zł. Mamy przykład gminy Goleszów w województwie śląskim, która aplikowała o poprawę i rozbudowę kanalizacji wodociągowej i infrastruktury wodociągowej na terenie swojej gminy miejskiej, gdzie otrzymała 9 025 zł. Ja mam zasadnicze pytanie do osób, które dzielą te środki, a przede wszystkim do osób, które oceniają te wnioski. Czy w BGK-u pracownicy merytorycznie sprawdzają te wnioski? Jak wcześniej było mówione o tym, że te wnioski nie są zbyt skomplikowane, to są raptem dwie strony wypełniania. Mieliśmy taką sytuację, w której można przeczytać, że na przykład, tak jak w przypadku gminy miejskiej Kłodzko, budujemy przedszkole na prawie 200 dzieci. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie pojawia się kwota 232 tysięcy złotych jako wartość inwestycji, no to ktoś te wnioski w BGK-u oceniał, ktoś się chyba merytorycznie sprawdzał. Powinna iść w ramach zasady subsydiarności, a o taką zasadę też tutaj walczymy, czyli współpraca między rządem i samorządem, jak i również pomocniczość rządu dla samorządu, pójść informacja o tym, że jest jakiś błąd we wniosku i ten wniosek powinien być skorygowany. W ramach tych czterech edycji określone kwoty zostały skierowane do polskich samorządów. One zostały rozdzielone, także rzeczywiście nie ma tutaj trybu odwoławczego, no ale mamy już zapowiedzi, że będą kolejne edycje i rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie nadal wspierał polskie samorządy, także pewnie w kolejnych edycjach będzie można, oczywiście pod warunkiem, że prawidłowo złoży się wniosek, że ta liczba IZER będzie prawidłowa, inwestycja zostanie należycie wpisana i zostaną te wnioski złożone zgodnie tam z harmonogramem składania wniosków, także będą pewnie kolejne edycje, w ramach których będzie można aplikować o środki. Całość konferencji prasowej zorganizowanej na Kłodzkim Rynku dostępna jest w kolejnym poście na stronie Telewizji Kłodzkiej.